Cześć, prasóweczka w nietypowej scenerii, w nietypowym miejscu. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy przed szpitalem przy ulicy Boleskiego w Krotoszynie. No, czasem trzeba też na oddziale wylądować. Trzymajcie kciuki za zdrowie mojej córeczki. Mam nadzieję, że na wsparcie z Waszej strony możemy liczyć. I mimo tego, że nie wydawaliśmy gazety, bo jak zwykle przełom lipca i sierpnia to taki tydzień przestoju dla nas, to nie znaczy, że nic się ciekawego nie działo, a z nami jeden z członków zarządu krotoszyńskiej Play Areny, Krotoszyn Open, Dominik Góral. Cześć. Cześć. Dominik jest z nami, no bo kolejny raz nasze zespoły na arenie krajowej wypadły znakomicie. Mowa o zespołach SRT i Pankomu z Duny. I Dominik, oba te teamy rywalizowały w półfinale Mistrzostw Polski, tak? Tak, półfinały odbyły się nie w miniony, tylko dwa tygodnie temu, tydzień temu, w weekend. Na warszawskim Bemowie drużyna SRT i Pankomu z Duny wylądowały w jednej grupie podczas losowania tego turnieju. Byliście zadowoleni właśnie z tego faktu? No, można powiedzieć, że byliśmy zadowoleni, bo w stolicy, w Warszawie, na boisku mogliśmy zobaczyć derby Krotoszyna, mistrza i wicemistrza krotoszyńskiej Play Areny. No, mecz na korzyść SRT. SRT wygrało chyba wszystkie mecze grupowe tam i wyszło z grupy, prawda? Tak, wyszło z grupy, dzięki czemu pojechali w tamten weekend, w tamtą niedzielę na finały Play Areny do Chorzowa. No i z tego, co wiemy, to też mamy pozytywne wieści. Tak, bardzo pozytywne wieści, bo chłopacy znaleźli się w najlepszej ósemce w Polsce i pozwala im to, no pozwala w sumie nam to cieszyć się z dużego prestiżu takiej drużyny w Krotoszynie. Wspomnijmy troszeczkę na temat wyników Asera na finałach w Więc tak, w pierwszym meczu wygrali z drużyną z Play Areny Wrześni 3-2. Następnie wygrali z drużyną z Białegostoku 3-1. Następnie natrafili na obrońców tytułu, czyli Dynamik Toruń, gdzie przegrali 1-0, ale to i tak nic nie zmieniło, bo ponieważ drużyna z Krotoszyna wyszła z grupy z pierwszego miejsca, w 1/4 finałów natrafili w sumie, można powiedzieć, że na gospodarzy tego turnieju, na Decyborgs, z którymi przegrali 3-1. I też można powiedzieć, że właśnie ten rywal zdobył trzecie miejsce podczas całego turnieju. Jak Wy jako zarząd oceniacie takie rokroczne sukcesy Asery, no bo to nie ich pierwsze triumfy na arenie ogólnopolskiej? Trzeba się cieszyć, bo mając taką drużynę tutaj na naszym podwórku, jadąc na takie mistrzostwa, na takie rozgrywki, już wiedzą, że przyjeżdża drużyna z Krotoszyna i inne drużyny muszą się nas bać. A zdecydowanie, inne drużyny mają się bać zespołów z Krotoszyna. Też nieoficjalnie wiemy, że niektórzy indywidualnie zostali wyróżnieni, ale o tym jeszcze chyba nie mówimy, no, tak? Ale możemy powiedzieć, że też jeden z zawodników SRT, Dawid Przybyszewski, został ogłoszony jednym z najlepszych zawodników turnieju. No to miejmy nadzieję, że również do kadry Polski się gdzieś tam załapie. Mamy nadzieję, że pan Klaudiusz go gdzieś tam wyhaczy i pojedzie na jakieś testy. No myślę, że reprezentant takiego uznanego zespołu na tej niwie Play Areny w Polsce od wielu lat, jakim jest Asera, no to zasługuje na takie, tak, na takie uznanie. Ale to nie koniec tematów piłkarskich związanych z Play Areną, no bo przed Wami też pracowity weekend, kolejna edycja Summer Cup, którego jesteśmy patronem medialnym. No i 11. edycja, 3-4 sierpnia, zaczynamy w sobotę. O godzinie 10 będziemy rozgrywać mecze na Deptaku, jak i na Kołłątaja. Mamy też 4 nowe drużyny, m.in. reprezentację Play Arena Ostrowa Wielkopolskiego, którą pozdrawiamy, naszych przyjaciół z Ostrowa. Przyjedźcie, ale pewnie w Krotoszynie nie wygracie. No, wygrali już 2 razy, ale nie na takiej imprezie. Mamy z roku na rok, powiem Ci Daniel, coraz większy poziom. My szukamy cały czas nowych sponsorów, osoby, które będą nam pomagać, ponieważ nasze stowarzyszenie nie stoi w miejscu. Z roku na rok się coraz bardziej rozwijamy, osiągamy jak najwyższe, no próbujemy osiągać jak najwyższe cele. Czasem to wychodzi, czasem nie. No sam wiesz, jak jest w sporcie. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. I nie zawsze ten, kto ma największy budżet na przykład w sporcie zawodowym, wygrywa, tak? Z tego przykładów można mnożyć w każdym sezonie w różnych ligach zawodowych. Powiedz proszę, kto będzie głównym rywalem w takim razie Asery i Pankomu w najbliższy weekend? W najbliższy weekend, tak jak już mówiłem, reprezentacja Ostrowa Wielkopolskiego oraz następna drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego WF-Płyty.pl. Dawniej się nazywali OBW Druk, z tego też można ich kojarzyć. W sumie ta grupa C, którą rozlosowaliśmy we wtorek, to można nazwać, że to jest grupa śmierci. No to dobra, to ja życzę Wam wszystkim udanych emocji w sobotę i w niedzielę zmagania, także przy dobrej pogodzie zachęcamy Was do tego, żebyście odwiedzali te dwa orliki krotoszyńskie, no i dopingowali swoich faworytów, no i przyglądali się, bo jak mówi Dominik i jego koledzy, też ten poziom coraz wyższy.
Tyle pewnie ze strony Dominika. Ja Wam jeszcze dopowiem o kilku sprawach, nad którymi pracujemy w redakcji. Karty partnerskie, pierwszy sezon dobiegł końca z końcem czerwca, natomiast od 1 września rusza nowa edycja. Rozdamy Wam aż 10 tysięcy kart, czyli tak de facto co trzeci krotoszynianie będzie uposażony w kartę uprawniającą do zakupów rabatowych czy tańszych usług w kilkudziesięciu firmach z naszego powiatu, także bądźcie czujni, od 1 września będziemy je Wam filtrować. Mamy jeszcze jeden fajny temat na wrzesień, ale nie będziemy od razu zdradzać wszystkiego, nie będziemy od razu ściągać spodni. Zobaczycie w kolejnych odsłonach prasówki, co jest w przygotowaniu dla lokalnych przedsiębiorców i nie tylko. Natomiast trzeba też dopowiedzieć, że od wczoraj na naszym Facebooku głównym wisi post związany z quizem wiedzy o Krotoszynie. Ten quiz to też nasza nowa akcja. Finał odbędzie się 20 września w hali przyolimpijskiej. Zapraszam wszystkich członków Play Areny, bo myślę, że to ciekawa sprawa. O sporcie też pytania będą. Dobrze. Mam nadzieję, że się pojawicie. Zespoły mogą się zgłaszać dwuosobowe. Wpisowe to jedyne 10 zł od zespołu. No i na Wasze zgłoszenia czekamy pod adresem redakcja@gielokalna.pl. redakcja@gielokalna.pl. Tam też wysyłajcie swój akces. Quiz odbędzie się 20 września w hali przy Olimpijskiej. Natomiast ważna sprawa, zgłoszenia przyjmujemy do 20 sierpnia, bo wczoraj już kilka zgłoszeń było, także wiemy też, że nie możemy sobie pozwolić na przyjęcie Bóg wie jakiej liczby uczestników, jest to związane z logistyką, także zgłaszajcie się, bo będzie na pewno przyjemnie, a mamy fajnych partnerów i bardzo wartościowe nagrody. Jeżeli cokolwiek wiecie o naszym mieście, no to myślę, że warto spróbować, czekamy na zapisy. No i rzecz ostatnia, taki deserek związany z katalogiem, jaki wydaliśmy w miejsce gazety wtorkowej. Biznes godny polecenia. Biznes godny polecenia to taka swoista przeglądarka firm. Po raz pierwszy stworzyliśmy projekt katalogowy, który łączy i miksuje wszystkie branże ze sobą. Także każdy znajdzie coś tutaj dla siebie i my jako Gielokalna rekomendujemy gorąco wszystkich partnerów, ponieważ biznes to dla nas relacje, biznes to dla nas dotrzymywanie terminów, biznes to dla nas rozwój własny, rozwój kontrahenta i partnera. Biznes to kreowanie nowych pomysłów, biznes to nie zawalanie terminów spotkań, biznes to respektowanie umów, których przestrzegamy i my, i nasi partnerzy. Więc to jest przegląd kilkudziesięciu, bodajże około 60 firm tutaj mamy, partnerów z kilkuset, z którymi pracujemy, takich naszych czołowych, z którymi chciałbym, żebyście się zapoznali, bo z nimi pracujemy, oni patronują różnym imprezom i charytatywnym, i komercyjnym. Te imprezy w różnym cyklu się odbywają, natomiast myślę, że warto, żebyście jeszcze, jeżeli takiego katalogu nie macie, go sobie zdobyli. Natomiast tutaj mamy firmy, które rekomendujemy, ale możecie być pewien, że będziemy Wam rzucać alerty a propos nierzetelnych partnerów, tych, którzy rzeczywiście nie powinni nazywać się przedsiębiorcami. Dzisiaj jeszcze nie będę odkrywał wszystkich kart, natomiast możecie być pewni, że niektórym firmom będziemy musieli udokumentować to, że niepostępowanie fair może skutkować czymś negatywnym. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wiem, że Dominik, przeglądałeś ten katalog. Tak, przeglądałem i ciekawe rozwiązanie na pokazanie przedsiębiorców tutaj z naszych okolic. Z naszych okolic, tak jeszcze raz podkreślę, że tu jest bardzo wiele branż i myślę, że taki katalog może egzystować okrągły roczek aż do wydania kolejnego. Odbierajcie go sobie w punktach. Oczywiście katalog, Adrian zadba o to, żeby ten katalog znalazł się i na gielokalna.pl i na Facebooku. Pamiętajcie o quizie do 20 sierpnia, zgłoszenia na redakcja@gielokalna.pl. Serdecznie pozdrawiamy. Naszym gościem w dzisiejszym wydaniu prasówki był Dominik Góral. Dzięki.